50. Super. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Akurat rowerzysta przyjeżdża. Super, misio. Dzisiaj wybraliśmy trochę bardziej spokojne miejsce. Mniej tutaj się dzieje. Ale dalej ludzie chodzą. Zaczepiają, bo misio jest taki super. Siad. Super. Super. Nie. I rowerzysta przyjechał znowu. A zawsze mieliśmy problem z rowerzystami. Bardzo ładnie. Pięknie. Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Mamy poniedziałek i ja właśnie zabieram się za nagrywanie, ale najpierw kolejny dzień testowania Dysona. Jeżeli nie widzieliście mojego pierwszego wrażenia, to zapraszam Was na kanał, bo film już jest. I powiem Wam, że dzisiaj chcę spróbować trochę inaczej, dlatego że bardzo mi się nie podobało to, że wyszło mi takie odgnioty, więc dzisiaj nie będę używała klipsów i po prostu zobaczymy, jak mi się to utrzyma. Użyję do tego pianki, mam taką z Bumble and Bumble, po prostu dostałam gdzieś w paczce PR-owej i stwierdziłam, że może to się przydać i biorę węższą tą rączkę. Więc najpierw jedna strona, wysuszyłam sobie tylko górę, tutaj mamy już prawie, że suche te włosy, więc nie wiem, czy też nie muszę ich delikatnie zmoczyć. Powiem Wam, że ja w ogóle nie mam pianek, ja nie używam pianek, więc tak nie wiem, ile powinnam użyć, tyle? Pewnie jak widziałam na TikToku, ile laski używają, to jest bardzo mało, ale trochę się boję, więc nie chcę nakładać dużo i zobaczymy. Ładnie pachnie. To spinam. I zaraz Wam pokażę końcowy efekt. Dzisiaj wyglądają one tak i na razie to zostawiam, bo chcę, żeby to na pewno dobrze ostygło. Spsikałam już lakierem i zobaczymy, ile to się utrzyma. Co prawda nie o taki efekt mi chodziło, ale właśnie jak rozczeszę już grzebieniem przed nagrywaniem, to myślę, że wtedy będzie git. Chociaż może tak też to dobrze wygląda, więc zobaczymy. Dobra, to zabieram się za pracę. Dzień dobry, witam kolejnego dnia. Widzicie moje włosy? Patrzcie. To jest drugi dzień i na noc miałam założonego po prostu takiego luźniejszego koka i tak te włosy wyglądają, więc jestem mega zadowolona, bardzo mi się to podoba. Właśnie ogarnęłam się, bo robię miniaturę do tego filmu, bo jednak to, co wcześniej zrobiłam, mi się nie podobało, więc musiałam nadrobić i wygląda to spoko. A miałam związane włosy po prostu taką gumkę jedwabną, ja zawsze używam tych takich właśnie większych na noc, jeżeli nie chcę na przykład robić warkocza, a jeżeli robię warkocze, to właśnie na górę daję tą grubą, a na dół wiążę już nie tymi cienkimi z rozmana, tylko też jedwabną, po prostu tą, którą na co dzień używam na górę, więc tak to wygląda. A ja Wam w ogóle nie mówiłam nic, ale mieliśmy jechać w czwartek na Cypr. Kupiliśmy już loty, mieliśmy już kupować noclegi i auto i słuchajcie, wróciliśmy z siłowni i patrzę, a pluszak ma zakrwawiony boczek i ja po prostu jak to zobaczyłam, byłam tak zła na siebie, bo ja wcześniej widziałam, że on się lizał i ja go powstrzymywałam, ale kompletnie nie przyszło mi do głowy, że jak wyjdziemy na godzinę i wrócimy, to on zrobi sobie coś takiego. I nie wiem, czy to jest kwestia alergii pokarmowej, no bo teraz ciągle zmienialiśmy mu, no tak w ramach rozsądku oczywiście, ale zmienialiśmy mu karmę, żeby w końcu znaleźć to, co on będzie chciał jeść. Czy na spacerze coś go ukuło, czy nie mam pojęcia. I nie wiem, czy będziemy jechać, dlatego że no ktoś musi go pilnować, żeby tego nie rozwalił. Chyba, że zdąży się to jakimś cudem do tego czasu zagoić. Chyba ten wyjazd nam nie wyjdzie. Z jednej strony dobrze, bo też dużo się teraz dzieje w Outspire, ale no z drugiej strony to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy ja w 100% czuję, że odpoczywam psychicznie. I nie byłam na żadnym wyjeździe od lipca, no ale
życie. I ja wiem, że teraz ktoś powie, ojejku, ja nie byłam od 2 lat. Każdy ma swoje sposoby na odpoczynek i każdy ma swoje preferencje i tak dalej, i tak dalej. Moją wielką pasją jest zwiedzanie, więc jeżeli nie jestem w stanie sobie tego dostarczyć przez kilka miesięcy, to po prostu jest mi ciężko i tyle. To jest moje ogromne hobby, no i wiecie, weźcie sobie takie swoje największe hobby, pasje, jaką macie i nie róbcie tego przez kilka miesięcy. Nie jest najfajniej, ale oczywiście no, nie narzekam, no są rzeczy ważne i ważniejsze. No i dzieje się jak się dzieje. Tam to tak dziwnie wygląda, bo tutaj podlewam tego filodendrona. Tylko już go po prostu nie ściągam, bo on jest już tak długi, że sobie tutaj tak się plączę dookoła. Skończyłam właśnie kurs Michała Dąbrowskiego i zrobiłam test. Muszę się pochwalić, patrzcie. Miałam 20 minut, zrobiłam to w 4 minuty. To teraz, żeby tak dobrze poszło mi z wychowaniem miśków. Będzie super. I dzień dobry, tak wygląda już gotowa tortilla śniadaniowa, czyli jajecznica, hummus, pomidor, szynka. Robię fotę i będę jeść. Ja właśnie skończyłam trening, piję białko i lecę jeszcze do Hebe, dlatego że nagrywam dzisiaj film z takim po prostu przejściem się do drogerii i zobaczeniem, co jest nowego. Kiedyś już taki film był na kanale i Wam się podobał, więc dzisiaj właśnie robię to sama. Wcześniej siedziałam i pilnowałam pluszka, a teraz zrobiliśmy z Alanem wymianę, czyli on pilnuje, a ja jadę. I ogólnie w tym momencie powinniśmy być w samolocie, w którym nie jesteśmy, jak widać, ale to może Wam opowiem jutro, a teraz działam, a potem idziemy wszyscy razem do pasażu, bo tam mam jeszcze Contigo i Naturę, a miśki akurat się przejdą, będą miały swój spacer, coś nowego, coś ciekawego i też będziemy, ja chciałabym, żeby Alan potrenował też z misiem cierpliwość właśnie w galerii, dlatego że na razie cały czas ja z nim trenuję, no a fajnie by było, żeby też wsłuchał się Alana i żeby Alan mógł też go opanować, dlatego że zawsze kiedy mnie nie ma, to on szaleje, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja jeszcze Wam pokażę moją stylówkę, bo mi się bardzo podoba. Taka mega prosta, ale czekajcie. I mam na sobie płaszcz z Massimo Dutti, bluza Outspire, leggingsy Classic, czyli push-up z Jim Tamur. I buty są z Zary z zeszłej kolekcji. No i cały czas używam tej torby z Jim Glamour też. I bardzo mi się ona dobrze sprawdza, więc jak się zastanawiacie nad jakąś nową torbą, a nie wiecie jak wybrać, to mogę Wam polecić. To co mi się też podoba, to że jest z innego materiału, nie takiego typowo materiałowego. Więc nawet jak będzie coś padać, czy coś tam mi przymoknie, to nic się nie wyleje. Więc ja jestem zadowolona. Piję w końcu to białko, bo cały czas je mieszam i lecę. A propos zakupów, pokazuję Wam tutaj w sobie vlogu, dlatego że film pojawi się później, już nie będzie promki, a wiem, że wiele z Was lubi OnlyBio, to daje znać, że wszystko, cała marka jest na promocji. Tak samo jak to, ale to już chyba do znudzenia. 4,30, słuchajcie, najlepszy olejek na końcówki, taki mega lekki. I miałyście rację. Wrzuciły te maski z Isany i są już dostępne normalnie. Najlepsza, najwyższająca maska. Pluszek jest na rękach, bo znowu sobie zepsuł to, co tam miał. Więc trzeba go podwójnie chronić. A mi się, jak widzicie, grzeczny. Na początku trochę za dużo energii było, a teraz jest lepiej i idziemy już do auta. No, to dzień dobry w piątek. Jak już wiecie, mieliśmy jechać na Cypr. Więc jak zamówiliśmy bilety, to weszłam sobie na Laurele i stwierdziłam, że sobie kupię jakąś fajną sukienkę. Akurat była jakaś tam promka, więc poszłyśmy razem. I to jest sukienka, nad którą ja już się długi czas zastanawiałam, ale ostatecznie nie zamówiłam, a teraz, że miałam powód, to zamówiłam. Co z tego, że nie jadę, na pewno się przyda. A dzisiaj robiłam włosy na Daysona, ale robiłam tą wygładzającą częścią, więc od razu możecie zobaczyć, jak one wyglądają. I użyłam dzisiaj maski takiej miodowej z Natural Me, którą zobaczycie w poniedziałkowym filmie. Jeżeli słychać, że jestem chora, to mam w domu takiego osobnika, który bardzo lubi chorować. O, nawet było go teraz słychać. I
Tak, powiedzmy, że większość razy udaje mi się nie chwycić tego, ale jednym razem, więc jestem chora. I mam katar, którego nienawidzę. Już powiedziałam Alanowi, że następnym razem, jak będzie chory, to się wyprowadzasz. Ty, dlaczego ja? No, ale to ty jesteś chory. No, ale zamówiłam sobie maxi sukienkę i ona nazywa się Floren. W takim pięknym niebieskim kolorze. Zawsze jak mam niebieski, to mi piszecie, że ładnie wyglądam. Ja sobie mam oczywiście nasze wody, ale ono jeszcze nie jest dostępne. I jak będzie dostępne, to wam powiem. Ale w przyszłym tygodniu będą fajne rzeczy. Prawdopodobnie na 9, wiecie, już boję się cokolwiek mówić, ale będzie nowy model bluzy. W przyszłym tygodniu to jest ten, o którym wam mówiłam, że szwalnia zrobiła źle i musiała poprawić, w końcu poprawiła. Ja mam już wszystkie bluzy u siebie, więc w weekend będziemy robić zdjęcia na stronę, jakieś te filmiki i tak dalej. Mam nadzieję, że pogoda będzie spoko i że nie będę wyglądała na chorą. Właśnie myślałam, w ogóle wiecie co, jak byłam mała, możecie mi... Ej, słuchajcie, zróbmy pod tym filmem listę domowych rzeczy na przeziębienie. Bo jakby pamiętam, że jak byłam mała, to mama mi zawsze kazała moczyć stopy w wrzątku. Jak wróciliśmy ze wszystkiego i tak usiadłam przy kobiecie, to zaczęłam właśnie czuć, że coś mnie bierze. I tak pomyślałam, tak sobie myślałam, sprawdzę w ogóle w Google, czy to ma sens. Czy to faktycznie tak się robi, że jak jest się chorym, to trzeba moczyć stopy. I tam coś było właśnie, że jak się nadparzy te tkanki, to to później ta odporność rośnie i tak dalej. Więc może jak skończę wszystko nagrywać, to sobie zrobię taką, takie... Czemu to tak... Ale czemu to jest tak słabo zrobione? Ej, nie gadajcie, że to jest prawa strona. Czekajcie, bo aż nie wierzę. To jest naprawdę prawa strona. To jest tak wykończone. Dlaczego to jest tak zrobione na prawą stronę? Tak powinno być, że ładnie jest zrobione. Ej, to chyba jest coś nie tak zrobione. Wydaje mi się, że te sznurki są na odwrót przyszyte. Bo nie wierzę, że to ma być na zewnątrz. No bo zobaczcie, tu jest, to jest prawa strona. O kurczę. No nie, to jest źle przyszyte. No ale dobra, przymierzę. Ale jazda. Dobra, zobaczcie, to wygląda tak, więc no na bank to jest... No nie wierzę, że to ma być z tej strony, tym bardziej, że tutaj po prostu te nitki się sypią. Powiem wam, że w ogóle miałam rozmiar zawsze w Laureli S-kę i te rzeczy były takie dobrze dopasowane, tak tu wydaje mi się, że jest luźniej, chociaż tak na 99%, bo raz jak na siebie patrzę, to tego nie widzę, ale z drugiej strony jak na siebie patrzę, to widzę, że po prostu dosyć mocno ostatnio schudłam. Szczególnie jak zrobię tak, to proszę bardzo, jak nie widać łapę. Ale wracając do sukienki, ja bardzo się bałam, że ona będzie dla mnie za krótka. Ja mam 1,62 m i powiem wam, że ona idealnie sunie po ziemi, więc będę zamiatać drogę, co bardzo mi się podoba, bo o taką długość mi chodziło, więc po prostu napiszę do nich i zapytam się, czy to tak ma być, bo wydaje mi się, że nie i jakby się udało po prostu wymienić, to chyba bym chciała wymienić, bo uważasz, czekaj, uważasz, że ładnie wygląda? Tak. Podoba ci się? Dzięki, jak celineczka? Tak. O, i tak ona wygląda w całości, więc jak widzicie, nie widać mi w ogóle stóp, nie widać mi kapci. Tak wygląda z tyłu. I przód. No i właśnie kupiłam ją na promce i bardzo bym chciała ją zostawić, ale muszę się dowiedzieć, co z tym. Weszłam na stronę Laureli i czujecie to, że to jednak jest dobrze? To tak ma być. Ale widzicie też, że to tak ładnie nie siedzi, plus po prostu odchodzą mi z tego, no widać, nitki. Nie wiem, co mam zrobić, bo ona mi się bardzo podoba, ale po prostu to sprawia, że to jest tak, wygląda po prostu jak niechlujnie, gdzie od drugiej strony to jest ładnie przyszyte. Jakby tego nie można było tak na odwrót. Nie wiem, co mam zrobić z tym. Ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam. Dobra, przebrałam się. Alan mi mówi, żebym zostawiła tą sukienkę. Dajcie znać, co wymyślicie. Może jakbym po prostu podcięła te nitki, to już by dalej to nie szło. Tylko obserwuję Martka. Jesteś podejrzany. Ale przyszła kolejna rzecz. W ogóle strasznie psiowy jest ten film. I ja też chciałam powiedzieć, że ja wiem, że ostatnie vlogi są takie bardziej psiowe, ale ja ogólnie mam tak, że jeżeli ja się w coś zakręcę, to jest koniec.
I właśnie przez to, że kupiłam te szkolenie u Michała Dąbrowskiego, obejrzałam wszystko w tydzień, czy nie cały tydzień. Oprócz webinarów, chociaż już oglądam trzeciego webinara, a zazwyczaj webinar kosztuje, trwa około 2 godziny. Ja po prostu taka jestem, że jak w coś się wkręcę, to później jest ze mną problem. Więc ja im też robię pełno zakupów, bo są po prostu rzeczy, których nie byłam tak bardzo świadoma, jak teraz jestem po tych szkoleniach. I oczywiście chcę, żeby było im jak najlepiej i żeby były jak najszczęśliwszymi pieskami. I to jest ogólnie, to już nie jest w związku z tym szkoleniem, tylko po prostu jest też psiowe, więc tak nawiązuje. Ale pluszak śpi z nami od kastracji, czyli jest to 1,5 roku. Misio z nami nie chce spać, bo po prostu jest mu za ciepło na łóżku, więc Misio śpi pod łóżkiem, a na łóżku śpi pluszak. I ostatnio zdarzały się takie momenty, że on po prostu sam zeskakiwał. A to łóżko wcale takie niskie nie jest, więc kupiłam coś do tego. Myślałam, żeby kupić takie klasyczne schodki, ale nie pasowały mi wymiary. Więc zamówiłam rampę i zamówiłam ją na stronie Noble Dog. Ona kosztowała 250 zł, chyba jakoś tak. Jak otworzę, to pokażę. Dobra, wyciągnąć to z tego to po prostu tragedia. Majki, to babeczka. Chodź tu. Co to jest? Chciałbyś? Chcesz? Chciałam powiedzieć, żebyś to zrobił. Nie. Siadł. Proszę. No pij. Okej. Wyciągnęłam to w końcu. Tylko jeszcze z tej folii bąbelkowej, słuchajcie, to jest tak zapakowane. Oni to pewnie tak zapakowali, żeby mi się nie chciało później tego pakować, jakbym nie była zadowolona. Bo jest strasznie zapakowane. Powiem wam tak, wykonanie faktycznie wydaje się być takie solidne. Bardzo nie podoba mi się tylko ten kolor, może inaczej wam pokażę. No nie podoba mi się za bardzo kolor drewna, ale no nie może mieć wszystkiego. Tylko teraz zobaczymy, czy pieski będą chciały na tym chodzić. Mam nadzieję, że tak dam pod łóżko i sprawdzę. Dobra, i na razie położyłam to na płasko i chciałam, żeby Misio się nauczył siedzieć, więc powiedziałam mu, żeby tam wszedł, dostał smaczka, a teraz tutaj walczę z tym, żeby się nie lizał, bo tu jest właśnie ta jego rana. A ty co, chciałbyś jeszcze? No super ci idzie. Piąteczka. Pięknie. Ojejku, podoba ci się? Będzie joga na tych schodkach. Tylko nie zerwij tego na pisiku. Misio. Miś, na mnie. Pięknie, siadł. O, jaki ty mądry. Taki mądry piesio. No dobra, słuchajcie, będę kończyć tego vloga. Chcę właśnie zmyć makijaż, zabrać się za montowanie i życzę wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany. Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzach. My widzimy się w poniedziałek i do zobaczenia. Pa!